Witajcie, nazywam się Jaro i zapraszam na 7 odcinek programu Horror Maniacy. Pewnego dnia początkujący reżyser Top Hooper wybrał się do sklepu z narzędziami. Był tam spory tłum. Przebijając się przez niego, Top zauważył leżącą na półce piłę mechaniczną i wtedy wpadł mu do głowy dobry pomysł na film. Jego dzieło było tak szokujące, iż zostało zakazane w kilku krajach. Krytyka określała horror mianem beznadziejnego kiczu, niegodnego polecenia. Dziś mam prawdziwy zaszczyt zaprezentować Wam jeden z najważniejszych horrorów w historii kina. Przed Wami słynna teksańska masakra piłą mechaniczną z 1974 roku. What happened was true. Sally, jej brat oraz trójka ich przyjaciół wyruszają na wycieczkę do Teksasu. Po drodze spotykają dziwnego autostopowicza, a oprócz tego kończy im się benzyna. W poszukiwaniu pomocy trafiają do położonej na odludziu farmy. Jest ona zamieszkana przez chorą psychicznie, sadystyczną rodzinę kanibali. Najbardziej przerażającym członkiem tej rodziny jest wyposażony w piłę mechaniczną Letterface, czyli skórzana twarz. The most bizarre and brutal series of crimes in America. Letterface to dziś prawdziwa ikona horroru. Jest upośledzony umysłowo, a zdeformowaną twarz skrywa za maską wykonaną z ludzkiej skóry. Do zabijania głównie używa piły mechanicznej. Tworząc tę postać, Top Hooper inspirował się działającym w latach 50. seryjnym zabójcą Edem Gainem. Ed zjadał swe ofiary, a z ich kości i skóry tworzył meble oraz ozdoby domowe. Wcielający się w postać Letterface'a aktor Gunnar Hansen uczęszczał do szkoły dla upośledzonych umysłowo, aby lepiej nauczyć się ich mowy i ruchów. Oprócz tego aktor wstawał codziennie rano i przebiegał kilka kilometrów po to, aby lepiej zagrać postać Letterface'a. Ekipa filmowa narzekała na warunki pracy. Narzekania były głównie spowodowane niskim budżetem produkcji oraz ogromnymi upałami. Grający postać autostopowicza Edwin Neal przyznał, iż kręcenie filmu było gorsze niż jego służba w Wietnamie. Jak widać, poświęcenie opłaciło się. Teksańska masakra do dziś zachwyca świetnymi ujęciami, zbliżeniami na twarz, a także muzyką, która pojawia się rzadko, ale za to w odpowiednich momentach. Sceny tortur już nie szokują tak jak przed laty, ale za to film posiada swój niesamowity klimat. This is the movie that is just as real. Just as close. Teksańska masakra doczekała się trzech kontynuacji. W 2003 roku powstał jej remake, zaś kilka lat później jego sequel. Nakręcona w 2013 roku piła mechaniczna 3D jest bezpośrednią kontynuacją oryginalnej serii. Natomiast na 2016 rok zapowiedziano film Letterface, który opowie o dzieciństwie skórzanej twarzy. Just as terrifying as being there. Even if one of them survives, what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. Pora na podsumowanie. Do teksańskiej masakry nie mam większych zastrzeżeń, ale też nigdy nie byłem fanem tego filmu. Jest to klasyka i każdy powinien go obejrzeć. Mam nadzieję, że swą stosunkowo niską oceną nie narażę się zagorzałym fanom tego dzieła. Moja ocena to 6/10.
czyli niezłe kino. Jeśli spodobał Wam się mój program, to zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. Możecie mnie także obserwować na Facebooku i Instagramie. Czekam na Wasze komentarze. Piszcie w nich, o jakich horrorach chcielibyście usłyszeć. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć! Ale zgłodniałem od tego wszystkiego. O! Ludzie! Jedzenie! Ale sobie zaraz pojem.